Dzisiaj poświęcimy nowy wystrój tej naszej kaplicy, nowy ołtarz, odnowioną ambonę, obrazy, które za nami są. Są to obrazy malowane przez naszego tutaj rodaka, pana Grzegorza Kamińskiego. Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na te wszystkie elementy prezbiterium. Spraw, aby wszyscy wierni, którzy tutaj będą się gromadzić, przyjmując Twoje słowo i uczestnicząc w świętych sakramentach, doświadczyli obecności Chrystusa, który obiecał, że będzie wśród wszystkich zebranych w Jego imię. Teraz już przy poświęconym prezbiterium dalej odprawiamy naszą najświętszą ofiarę. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niechaj nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Abyśmy my mogli otrzymać przybrane synostwo. Myślę, ten wystrój kapliczny, jeśli tak mogę powiedzieć, też jest bardzo ładny. Przy nowym tle pewnie będzie jeszcze piękniej się prezentował. To nie zrobiło się samo. To rzeczywiście duża grupa ludzi pracowała przy tym bardzo ciężko. Wielu z nich pracowało, naprawdę spędziło przy tej pracy mnóstwo godzin. W sposób wolontariacki. Dla wspólnoty, dla nas wszystkich, którzy z tego korzystamy. Jestem bardzo wdzięczny za ten włożony trud, za tę pracę, a mogę powiedzieć chyba za to serce, któreście włożyli w odnowę tej sali, tego naszego wspólnego dobra. Bardzo serdecznie Bóg zapłać za każdą pracę, jaką wykonaliście na rzecz tej naszej wspólnoty, na rzecz tego, by ta sala była taka ładna, jaka ona jest dzisiaj.